to jest już ponad 1530 km. To są kolejne tak naprawdę metry, kilometry, które są oddawane nowych, zmodernizowanych dróg na terenie województwa lubelskiego. Tutaj można powiedzieć na początku województwa lubelskiego, strony północnej, czyli gmina Konstantynów, te środki są dobrze wydatkowane. Druga część jakby budowy tej drogi w miejscowości Zakanale, kwestia tak naprawdę dofinansowania w ramach rządowych środków czy inicjatyw lokalnych, czy w tym wypadku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, które są bardzo istotne. To są kolejne inwestycje dla tego terenu, dla tej gminy. Bardzo się cieszymy, że środki płyną równomiernie na teren całego województwa, na teren całego powiatu. Dofinansowanie w kwocie prawie 500 000 zł w ramach dofinansowania rządowego. Tak jak słyszeliśmy, mieszkańcy bardzo długo czekali na tą drogę, a u nas, tak jak mówi przysłowie, za słowem czyn kroczy, czyli powiedzieliśmy i wykonaliśmy. Bardzo się cieszę, że kolejne kilometry drogi są realizowane na terenie powiatu bialskiego, na terenie właśnie tej gminy. Słyszeliśmy, że kolejne wnioski są złożone. Niebawem będzie rozstrzygnięcie kolejnego naboru na środki rządowe. I to dobry znak, że polscy, nasi, lubelscy, podlascy samorządowcy potrafią składać dobre wnioski, potrafią uzyskiwać znaczne dofinansowania ze strony administracji rządowej. I za to im chwała. Dwie tablice, dwa dofinansowania, jedna droga. Tak jest, jedna droga, środki pochodzące na tą drogę mają swoje źródło w dwóch programach, rządowym programie Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli w ERFIL-u słynnym, i drugie źródło dofinansowania to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, no i trzecie źródło dofinansowania to budżet gminy. Inwestycja może niewielka, bo 600 metrów, ale o wysokim standardzie, bo inwestycja, która zamknęła się kwotą 1 041 000 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowaliśmy to kwotą 324 000, czy ponad 480 000 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponad 260 000 to środki z budżetu gminy. No myślę, że inwestycja bardzo potrzebna, to jest kolejny odcinek drogi w tej miejscowości, powiem największej miejscowości w gminie Konstantynów, i akurat odcinek drogi bardzo potrzebny. Przy tej drodze powstaje bardzo duża liczba nowych posesji, nowych zabudowań, więc ci młodzi ludzie chcą mieć odpowiednie warunki dotarcia do cywilizacji. Cieszę się, że ten odcinek akurat udało się zrealizować. Tak jak wspomniałem, droga o wysokim standardzie, droga w krawężnikach, pełnowartościowa, pełnometrażowa, że tak powiem, z odwodnieniem, z wykonaniem utwardzenia wjazdów. Także tylko radość mieszkańców jest dla nas tutaj najważniejsza w tym momencie. Ta radość była oceniona i okazana podczas przemówień. Zakanale, zostawmy na chwilę, dosłownie dwa zdania. Dużo się ostatnio tutaj dzieje, gmina inwestuje w tą miejscowość. Co w planach? Być może tutaj jeszcze. Tak jest. To jest potrzebne. A jest potrzebne. Są, tak jak wspomniałem, powstają nowe zabudowania i jest potrzeba budowy nowej infrastruktury do tych zabudowań. Dlatego jeszcze w tym roku i z realizacją pewnie i w przyszłym, to jest budowa kanalizacji do tych odległych, nowych posesji, które tutaj powstają, bo chciałbym powiedzieć jedno. Ta miejscowość ma pełną infrastrukturę. Ma kanalizację sanitarną, jest gazyfikowana, ma wodociągi, ma telefony, ma światłowód, także budują się w tej chwili drogi, no i jest potrzeba odprowadzenia ścieków komunalnych od tych nowych gospodarstw, które się tutaj tworzą.